Pani Kozłowska, zapraszam Pani Janinko tutaj do nas. Duże brawa dla artystki. Drodzy Państwo, Pani Janina jest bardzo skromna i tutaj jak przyszła wcześniej, już po godzinie 17 chyba była, to powiedziała: Pani dyrektor, ja to bym się najchętniej tak schowała. Ja to lubię pracować i pracować. Jeszcze gratulacji nie miało być. Ona przyszła, żeby złożyć. I Pani Janina powiedziała, że w zasadzie ona ucieka od fleszy, od mediów, bo ona woli właśnie taką pracę twórczą. Drodzy Państwo, Pani Janina Bany-Kozłowska od 1974 roku jest głównym projektantem w zakładach ceramicznych w Bolesławie. Wcześniej ukończyła Akademię Sztuk Pięknych, zdobyła mnóstwo nagród. Ja tutaj naprawdę musiałabym odczytać kilkadziesiąt wystaw krajowych i zagranicznych, ale pozwolę sobie tutaj skorzystać z takiej długiej ściągi i wymienię tylko najważniejsze moim zdaniem nagrody, które artystka zdobyła. Drodzy Państwo, nagród mnóstwo. Ale myślę, że warto podkreślić. Pierwsza nagroda Związku Polskich Artystów Plastyków we Wrocławiu za pracę na ogólnopolskim plenerze ceramicznym w Bolesławcu, a były to lata 75 i 76. Proszę Państwa, nagroda Wzór roku 83. Nagroda przyznana przez Centralę Handlu Zagranicznego Minex na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Pierwsza nagroda Zrzeszenia Producentów Ceramiki w Wałbrzychu. Wzór roku 96, nagroda ministra gospodarki. Złoty medal Międzynarodowych Targów Poznańskich do Mexpo. Proszę Państwa, lata 96, 99, 2000, 2001, 2005. Dobry wzór, tytuł wzornictwa przemysłowego w Warszawie. Dolnośląski klucz sukcesu dla zakładów ceramicznych Bolesławiec. Hit Polish Product 2005. Proszę Państwa, naprawdę należą się ogromne brawa za takie piękne nagrody.